Cześć, nazywam się Piotr Oponowicz, jestem grafikiem. Dzisiaj opowiem Wam o moim zawodzie. Warto wybrać zawód technika grafiki poligrafii cyfrowej, ponieważ pozwala on na bardzo szybki rozwój, daje bardzo duże możliwości zawodowe. Jest to zawód dla osób chętnych tworzyć, utalentowanych, kreatywnych, zorientowanych na rozwój. Tu chętnie widziane są osoby utalentowane i z pomysłami. Jest to praca stabilna, pozwalająca się rozwijać. Dzięki nowoczesnym technologiom i stałym kontaktom z producentami mogę się rozwijać i tworzyć nowe rozwiązania. Bardzo sobie cenię kontakt z klientami. Często to my, graficy, kształtujemy rynek i wszelkie trendy. Czasami przychodzą do nas osoby zakładające firmy i wiedzą, że nie mają pojęcia o reklamie i marketingu. Musimy dopasować reklamę do potrzeb klienta oraz zaproponować najlepsze rozwiązanie. Praca grafika daje możliwości pracy z zaawansowanymi technologiami cyfrowymi, wykonywanie ciekawych i zróżnicowanych zadań z pogranicza techniki, informatyki i sztuki. Daje także dużą samodzielność w zakresie tworzenia projektów, możliwość wykazywania się kreatywnością, daje okazję do udziału w spotkaniach, konferencjach, targach i innych imprezach branżowych. Zazwyczaj dzień zaczynam od kawy, odpisuję na maile i wysyłam oferty oraz zamówienia. Później sprawdzam produkcję, czy wszystko idzie sprawnie. Dopiero po południu siadam i zaczynam robić projekty. W międzyczasie trafiają się akceptacje i trzeba przygotować projekty do druku lub do działu CNC. W tej pracy liczy się dokładność i wiedza. Przyszłych grafików czeka dużo nauki, aby poznać dobrze technologię i zasady przygotowania materiałów. Ważny jest wzrok, zdolność rozpoznawania kolorów, czyli istotne kwestie przy pracy z kolorami. Grafik to takie magiczne słowo od internetu, poligrafii, reklamy oraz opakowań. Wszystkie firmy na rynku potrzebują grafików. W obecnym świecie nie można się obejść bez pracy grafika. Miesięcznie przychodzi do nas setka klientów z prośbą o przygotowanie dla nich najróżniejszych rozwiązań. W tej branży nie zabraknie pracy. Branża dzieli się na kilka grup. Są agencje full service, firmy produkcyjne zajmujące się określoną grupą towarów, np. gadżety, na których trzeba zaprojektować nadruk i wykonać matryce, drukarnie offsetowe i wielkoformatowe oraz pracownie reklam, gdzie często podstawowym działem jest CNC. Odpowiedzialny, twórczy i rozwojowy. Tymi trzema słowami opisałbym swój zawód. Od lat zajmuję się fotografią i informatyką, lecz do zawodu trafiłem przypadkiem. Zaprzyjaźniona firma poprosiła mnie, żebym wykonał im projekt na druku. I to był strzał w dziesiątkę. Później trafiłem na firmę, która zajmowała się opakowaniami i technologią Flexo. Okazało się, że jest wielu grafików, lecz brakuje specjalistów w technologii opakowań.